Witajcie moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie, w którym chciałem wam opowiedzieć o odchodzeniu tego co stare oraz o narodzinach nowego. Zapraszam. Tak więc pierwsza część, czyli odejście czegoś co stare. Na twojej drodze duchowej na pewno nieraz spotkasz się z taką sytuacją, że coś, ktoś, praca, relacja jakakolwiek, z kimkolwiek, czy może czyjeś ziemskie życie, a ostatecznie na końcu twoje ziemskie życie, coś się po prostu kończy. Tak, finito, napisy końcowe, schodzi ze sceny, niekoniecznie był happy end, tak, niekoniecznie był happy end, ale coś się skończyło. I teraz jeżeli nie pozwolisz rzeczy, osobie, pracy, zajęciu na odejście, czy jakiemuś systemowi wierzeń, jakiemuś rytuałowi, to będziesz takim zgniłym trupem żył. I możesz próbować przez duchowość, przez nie, modlitwę, afirmację, próbować coś przedłużyć sztucznie. Cokolwiek by to nie było. Jeżeli coś ma w twoim życiu odejść, będziesz na głębokich poziomach to czuł, ale jednocześnie może być oczywiście silny opór przed odejściem tego czegoś, na przykład nie, zmieniasz swój sposób życia, czy swój sposób odżywiania, czy relacje ci się przekonfigurowują, przebudowują. Przemiana duchowa pociąga za sobą szereg zmian, ale zanim te zmiany nastąpią, to wpierw jest konieczna śmierć starego. Co to oznacza? Że nie zawsze uda ci się zrobić coś nowego, czy coś nowego jakby dostaniesz, zanim to stare nie odejdzie, nie rozłoży się. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo czasami się wydaje, że w drodze duchowej ty tracisz, tak? A słyszysz od ducha, oddaj to czy tamto. Nie wiem, oddaj pracę. A może jeszcze nie masz tej nowej, może jeszcze nie wiesz, co będziesz robić, tak? Albo o, zostaw tą czy jakąś tam grupę osób, tak? Zostaw te stare, toksyczne relacje. Ale nie masz jeszcze nowych znajomych i czujesz się może osamotniony, może nie wiesz, co dalej. I teraz zawsze w tym pozwoleniu na to, żeby to, co się skończyło, oczywiście nie mówię tutaj o ucieczce, o wyparciu, tutaj może link do filmu o wyparciu, o przemyśleniach, moim zdaniem jedne z ważniejszych tematów tutaj poruszonych na kanale. Kochani, to stare potrzebuje odejść, żeby zrobić miejsce na nowe. W naszej tak zwanej zachodniej kulturze śmierć jest ignorowana, nierozumiana. Nie wiem, firmy czy ekonomia powinny cały czas wzrastać. Nie wiem, ludzie powinni być cały czas zdrowi. Nie wiem, człowiek nie powinien mieć kataru, tak? Katar może być formą oczyszczania organizmu. I tak samo wielokrotnie jest w naszym życiu, że coś znika i jeszcze nie ma tego nowego. I tutaj zobacz, czy jesteś z tym pogodzony, że coś się kończy. Czy jest w tobie zgoda na to, żeby rzeczy się kończyły, czy żeby sytuacje się kończyły, czy relacje, żeby się kończyły. Jeżeli nie ma w tobie tej zgody, czy żyjesz w Matrixie, czyli w świecie oddzielenia od Boga. Bo w Bogu, w jedni, wszystko jest cały czas połączone. Wiem, że ten świat udowadnia coś absolutnie odwrotnego, bo ja niby jestem oddzielony od Ciebie, w sensie to ciało jest niby oddzielone od Ciebie. Jeszcze jest ekran pomiędzy nami. Ale to jest bzdura. To jest to złudzenie. Ta wiara w to oddzielenie. I teraz, jeżeli ty pamiętasz o tej jedni, to jest ci dużo łatwiej pozwolić, aby w formie, aby w tym złudzeniu rzeczy umierały i odchodziły. Ponieważ jeżeli coś się spopiela, spala i nie masz kontaktu ze źródłem, czyli z Bogiem, to czujesz tak, jakbyś coś tracił, jakbyś ty umierał. Jeżeli człowiek nie posiada połączenia z Bogiem, oczywiście każdy je ma, ale
posiadanie tego połączenia z Bogiem de facto sprowadza się do czucia Go. Tak więc jeżeli ty nie czujesz Boga, to żyjesz tak, jakby Go w twoim życiu nie było. Tak, jakby pełni nie było. Pomimo, że oczywiście ona jest, jest do odkrycia, ale o tym już wielokrotnie mówiliśmy na innych filmach. Poczuj to, że cały czas ten Bóg z tobą jest. Jako ta pustka, jako ten potencjał, jako to światło. To jest taki termin z Tybetu, bezbarwne światło pustki. Sposób określenia Boga. Bezbarwne światło pustki. Inny sposób, który ja lubię, pole potencjału. Czyli zobacz, coś w formie znika, odchodzi i zostajesz ty z polem potencjału. Czyli z miejsca jest możliwość na to, że pojawi się coś nowego. Ale jeżeli nie ma tego połączenia z tym polem potencjału w tobie, w człowieku, to jest tak. Było coś, nie wiem, fajnego, przydatnego, nie wiem, była fajna praca na przykład, tak? Czy fajny zespół. I coś przyszło, nie wiem, reorganizacja, zostało wszystko wykoszone i nie ma nic, są zgliszcza. I co teraz? Jeżeli wspominasz to stare, i nie masz połączenia z polem potencjału, z tą pewnością, że to nie jest koniec świata, coś nowego się odrodzi, pojawi, to możesz czuć smutek, żal, rozgoryczenie i możesz w tych zgliszczach nawet próbować z tego popiołu coś stworzyć, co będzie jakąś karykaturą czegoś. Możesz próbować coś, co odchodzi, przedłużać istnienie tego, czym zadasz sobie masę bólu i cierpienia. Nie jesteś w stanie przedłużać pewnych etapów i fragmentów w życiu. A jeżeli będziesz próbował to robić, będziesz niesamowicie cierpiał. I teraz, oczywiście to nie jest kwintesencja tego nauczania na tym kanale Droga do Boga w Tobie. Broń Boże, że tak powiem. Ale to jest jego ważny element. Bo w momencie, jak to stare się spopiela, jak ten stary ból, smutek, toksyczne relacje, jak to wszystko po prostu, że tak powiem, piorun szczeli, słowiański Bóg, piorun, jak to wszystko jest spopielone, to jeżeli ty masz kontakt ze źródłem, to jest tak, o, było coś starego. O, i nie ma, i jest smutno, bo to się wszystko spaliło. Jest jakieś takie uczucie lekkie, takiego może żalu, może trochę takiej utraty, ale ono jest lekkie, czy słabsze, dużo słabsze niż byłoby w normalnych okolicznościach, ale ten kontakt ze źródłem powoduje, że tak, a i tak za chwilę coś tutaj nowego wyrośnie, tak? Nawet jak to drzewo zostanie zrąbane, czy ta łąka skoszona za mną, to i tak za chwilę coś nowego tu wyrośnie. Natomiast to przez chwilę wydaje się, że nic nie ma. Ale w świecie, no jakby w tym świecie, w którym żyjemy, nie ma próżni i pustki. Za chwilę coś się nowego pojawi. Tak samo jest tutaj. Tak więc zachęcam was wszystkich do delektowania się światłem narodzin tego nowego czegoś. Jak stare odchodzi, to równocześnie jest przestrzeń, którą można świętować, bo pojawi się coś nowego. I to jest wspaniałe, bo wtedy każdy koniec jest jednocześnie początkiem czegoś nowego. I tak jak mówi Joel Goldsmith, śmierć to jest zamknięcie jednych drzwi i otwarcie kolejnych. Piękne określenie. Co dokładnie się dzieje, to już jest osobna sprawa, ale po prostu to jest tylko koniec jakiegoś etapu i rozdziału, nic więcej. Więc kochani, nie bój się, jak coś się kończy. Jak popatrzysz się na nasz zewnętrzny świat, na naszą cywilizację, jej obecny stan, to naprawdę warto być wewnętrznie i mentalnie przygotowanym, że niektóre rzeczy się tutaj pokończą i może całkiem nawet niedługo. Warto to mieć gdzieś tak z tyłu głowy, że cywilizacja w swoim obecnym kształcie jest na schyłku. Nie mówię, że nie będzie nic kolejnego, bo oczywiście będzie. Tylko coś się kończy. Coś dobiega do końca. To nie jest pierwszy przeskok ewolucyjny, który ludzkość będzie robiła, tylko któryś z kolejnych. Możliwe, że jeden z najpotężniejszych, jeżeli nie najpotężniejszy. Coś się kończy.
i będzie coś nowego. Tylko teraz, jak pozwolisz sobie przez to przejść, tak w pełni, to możesz zacząć czuć radość z tego, że to nowe rodzi się. I teraz to nowe, które przychodzi, też kiedyś odejdzie. Tak więc w momencie, jak rodzi się dziecko, jest pewność, że pojawi się kiedyś kolejny nagrobek, czy oczywiście cudzysłów, bo niekoniecznie tak będzie, ale wiemy, o co chodzi. To ciało kiedyś też, duch też kiedyś opuści to ciało, do którego na chwilę przyszedł, to w tym jest pewnik, że je opuści. Ale w tym nie ma nic złego. My potrzebujemy znaleźć balans i równowagę w obu. Często jest tak, nie wiem, czy jest taka kultura, którzy jak się ktoś się rodzi, to płaczą, a jak ktoś umiera, to się cieszą. U nas jest na odwrót, w naszej kulturze zachodu. Jak się ktoś rodzi, to wszyscy imprezują, cieszą się i gratulują, a jak odchodzi, to płaczą. Zależy może jeszcze, kto to był, ile miał lat, jak bardzo się męczył, ale generalnie taka jest zasada. Skarby. Czy my nie możemy mieć środka od razu z tych dwóch ekstremów cieszenia się ze śmierci kogoś i cieszenia się z narodzin kogoś? Czy nie możemy od razu mieć tego punktu styku tych obu? I tak samo w tej smutku, że ktoś się narodził, no trochę szaleństwo, i smutku, że ktoś odszedł, no przecież wiadomo, że kiedyś odejdzie, tak wszyscy odejdziemy, to czemu mamy się smucić, że kolejna osoba odeszła? Przecież wszyscy odejdą. To więc to w zasadzie, rodząc się, można byłoby się iść popłakać ze smutku, bo wszyscy kiedyś umrą. Bez sensu. Skarby, my po prostu tu przychodzimy na zestaw dni. Tak? Każda osoba przychodzi tu na zestaw dni. I tych śmierci i narodzin, nie chodzi mi nawet o ciało, tylko w obrębie naszego życia jest cała masa. Tak samo jak jest dzień i noc. Jest świt, jest zmierzch. Oba są potrzebne. Ta śmierć i zakończenie czegoś jest niezbędne, żeby było coś nowego. Teraz jak potraktujemy oba na równi, to wtedy nowa świadomość w nas świta. Pozwól odejść temu, co stare, i pozwól pojawiać się temu, co będzie nowe. Bądź w takim stanie ciągłego przepływu i otwartości na pojawianie się form i na ich odejście. Żyjąc w ten sposób, będziesz budować po pierwsze odporność na zmieniające się okoliczności i warunki, wewnętrzną siłę, ale też będziesz miał w sobie takie łagodne spojrzenie na różne etapy w życiu, różnych ludzi, twoje, innych osób. Byś miał w sobie dużą odporność na to. Takie spojrzenie głębsze. Będzie w tobie ta głębia. Teraz jak ona jest, ta głębia jest wielkim pokojem. Wielką radością. W tej głębi jest światło, jest życie, ale to nie jest życie świeży listek, który za chwilę będzie takim listkiem nieświeżym, tylko głębia spojrzenia, że jedno i drugie to jest to samo. I to jest dopiero prawdziwe życie. Jak ty spojrzysz na to i na to, na martwy listek i żywy listek, cudzysłów, i wejdziesz głębiej. Poza te iluzje. Wejdziesz głębiej i to jest dopiero, uwaga, życie. To, co jest głębiej, to dopiero to jest życie. Życie przez duże rzet. To jest to królestwo niebieskiego pokoju. Bo tutaj, w tym królestwie, jest niezniszczalność. Bo to królestwo jest niezniszczalne. To pole potencjału, ono się nie kończy, bo jakiś listek
więdnie. Ono cały czas jest. I teraz jak się skontaktujesz z tym wymiarem, do tego ten film jest zaproszeniem, do tego ten warsztat 21 sierpnia w Warszawie 2022, warto dodać. Może ktoś to obejrzy za parę lat. To jest dopiero prawdziwe życie. Prawdziwy pokój, taki bardzo, bardzo głęboki, którego już te różne tutaj fanaberie w świecie nie zmącą, nie zabiorą ci tego. To z tobą zostanie na zawsze, jeżeli tylko to odkryjesz. A oczywiście życie według zasad świata polega na tym, żeby zielonych listków było jak najwięcej, a tych uschniętych jak najmniej, albo żeby jak najszybciej je zakopać, albo o nich nie myśleć. A jak jest mało zielonych listków lub chorują, to jest wielki smutek. A jak jest wiosna, jest ich bardzo dużo i są, wszystko jest zdrowe, to jest cudownie, pomimo to, że wiadomo, że kiedyś tak po prostu nie będzie. Więc to jest, kochani, szaleństwo. Życie w ten sposób, bez tego wymiaru głębi, bo to jesteś tak słaby wtedy, tak zależny od tego, co się dzieje, że to jest nierozsądne. Tak, to jest paradoks nad paradoksem. Kontakt z głębią, z pustką, on jest żywy. Tylko nie żywy, wow, ale dużo nowych rzeczy się rodzi. On jest inaczej żywy. To jest życie, któremu nie robi różnicy, czy coś się rodzi, czy coś odchodzi. Czyli ponownie, te złudzenia nie mają znaczenia dla tego życia, prawdziwego życia. To jest takie życie przez duże rzet. To jest moc. Moc stwarzania, moc też również niszczenia. Wiem, że to, co mówię, jest dość głębokie. A takie są te nauczania. Takie są przekazy mistrzów. Takie są spotkania, które prowadzę. Duchowości takiej ciekawej, nie do końca głębokiej jest sporo. A to nie o to w tym chodzi, żeby na tej płciźnie tam sobie nóżki moczyć, tylko żeby wejść, wsiąść do łódki i popłynąć na głębie. Bo tam znajdziesz Boga, a nie będziesz tutaj na tej płciźnie sobie tam się bawił. No chyba, że chcesz się bawić zbieraniem muszelek, nie ma sprawy, ale możesz popłynąć na środek jeziora, na głębie, po tą perłę o wielkiej wartości. I warto popłynąć, bo jak ją znajdziesz, to będziesz czuł coś. Czego może już nie będę opisywał. Nie będę opisywał. Chciałbym to opisać i w zasadzie każdy film łączy się z tym, jest próbą opisania tego. Ale nie będę tego opisywał, bo nie chcę wam psuć niespodzianki. Bo to będzie twoja. Twoja perła. Twoje odkrycie. A na pewno jednym z tych rzeczy, które nas trzymają przy brzegu, czy zatrzymują przed tym zanurkowaniem, jest właśnie to uwierzenie, że to jest życie, bo jest zielone. A to jest śmierć, bo ten listek się rozkłada. I za chwilę go nie będzie całkiem. Już jest całe dziurawe. To nie jest ani życie, ani to nie jest śmierć. To jest złudzenie. Jeżeli to, o czym tutaj mówimy, o czym mówię, w jakiś sposób cię porusza, dotyka, tak patrzę na jakiegoś faceta w niebieskiej bluzie, który mówi o jakiejś pustce czy o świetle, ale ja czuję, że we mnie się dzieje to, tamto. To znaczy, że to nauczanie z tobą rezonuje. A jeżeli rezonuje, zachęcam do tego, żeby zostać tutaj na dłużej. Jeżeli rezonuje, zachęcam, aby w odpowiednim momencie, kiedy poczujesz, przyjechać na spotkanie. Nie zachęcam was po to, bo to jest moja praca. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet ten jednorazowy kontakt na żywo powoduje, że jest po prostu łatwiej. Nie da się duchowości przenieść tylko i wyłącznie przez ekran. Robię co w mojej mocy, aby w tym filmie i w pozostałych kursach, które dla was zrobiłem, które są na stronie,
aby na maksimum możliwości przekazać tego ducha za pośrednictwem tych mediów, które mamy. Ale to absolutnie nigdy bezwzględnie nie zastąpi spotkania na żywo, które warto chociażby raz w życiu odbyć spotkanie duchowe z kimś. Zapewniam, że nasze spotkania są głębokie, są głęboko duchowe. I wtedy ten duch się łatwiej przenosi. Nie znaczy, że trzeba jeździć na każde spotkanie, każdy warsztat, bynajmniej. Chociaż są osoby, które są na wielu spotkaniach, bo tak mogą, bo tak chcą, tak wybierają. Bo taka jest ich droga. A nawet jednorazowe spotkanie zostawia taki... Będzie ci łatwiej, w szczególności jeżeli chcesz korzystać dalej z tych materiałów. Będzie ci łatwiej, będziesz to bardziej czuł po prostu, mocniej. Zapraszam Was na spotkanie na żywo w Warszawie 21 sierpnia pod tytułem Światło Narodzin, gdzie będziemy wspólnie medytować, przebywać razem w świetle miłości, pokoju, przebaczenia. Będą również przekazy od niebo wstąpionych mistrzów. Spotkanie odbędzie się na Starych Bielanach w nowo otwartym studio Ramadasa. Tak więc tutaj umieszczam Wam link do tego spotkania i serdecznie Was na nie zapraszam na uzdrawiający, transformujący i cudny czas wspólnie. Do zobaczenia. Hej!